Galeria. Kobieta, która straciła nogę z powodu tampona, wróciła do modelingu. Dramat Lauren Wasser rozegrał się w 2012 roku. Modelka z Los Angeles feralnego dnia spieszyła się na sesję zdjęciową oraz imprezę. Ponieważ miała okres, postanowiła użyć tamponów. Kilka godzin później kobieta została znaleziona w swoim mieszkaniu w bardzo ciężkim stanie. Służby ratunkowe wezwała jej mama, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z córką. 24-letnia wówczas Laura miała ponad 41 stopni gorączki, a jej nerki niemal przestały funkcjonować. Wasser przeszła również atak serca. Kiedy modelka została przewieziona do szpitala, okazało się, że tampon wywołał u niej zespół wstrząsu toksycznego CS. Kobieta została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, podano jej również antybiotyki. Konieczna była jednak amputacja nogi. Infekcja spowodowała bowiem wytworzenie się zgorzeli. Lekarze mówili nawet o konieczności amputacji obu nóg, jednak Wasser się na to nie zgodziła. Kobieta miała dwa przeszczepy stopy. Modelka nie wyklucza jednak, że w przyszłości będzie potrzebowała kolejnej amputacji. Po kilku latach Wasser, która nosi protezę prawej nogi, postanowiła wrócić do zawodu modelki. 28-latka prowadzi również specjalną kampanię, w której tłumaczy nastolatkom, jak korzystać ze środków higienicznych, aby uniknąć różnego rodzaju chorób. Kiedyś chciała się zabić, teraz myślę, że życie jest prawdziwym darem. Jest jedno i trzeba je najlepiej wykorzystać, dodała. Mimo tego, że przypadki takie jak Wasser są bardzo rzadkie, a według Narodowej Organizacji DS. Rzadkich chorób każdego roku trafiają się tylko 3 takie przypadki, Wasser podkreśla, że warto stosować się do zaleceń producentów środków higienicznych.